Cześć! A nie dzień dobry? I tak w ogóle, że grzecznie dzień dobry? Postanowiłem skrócić dystans do widza, powiedzieć cześć, być bardziej młodzieżowy. Ja pana gdzieś widziałem. Ja pana gdzieś słyszałem. A ja pana nawet czytałem i cały czas pana czytam. No i będziemy dzisiaj znowu mówili o tym, jak się mnie czyta. Fajnie się czyta go. To się jeszcze okaże. A w ogóle zobaczcie, jakie cuda. Początek programu, a już jest game over. Bez sensu. To zaczynamy w takim razie. Tadeusz Zieliński. Radosław Nałęcz. Dzisiaj ciąg dalszy tej historii, związanej z pismami dla gier, tylko trochę takiej młodszej, bardziej współczesnej historii. Tej drugiej fali tak zwanej. Tak jest. To się nawet nazywa druga fala. Dzisiaj będziemy się zajmowali czasopismem, zaczniemy przynajmniej od czasopisma Reset CD, z talerzykiem tak zwanym. Mm. To było pismo, które narobiło... Ale to były dwa resety, strasznie... się jeszcze wtrącę. Tak, był reset i reset CD. Dokładnie. I właśnie nie wiem, czy one się różniły zawartością? Teksty to były przedruki, tylko że to CD, to... Osoby spostrzegawcze zauważą, miały jeszcze tę płytę, CD. A, to trzeba być bardzo spostrzegawczym i żeby zauważ jedną różnicę. Płyta, brak płyty. No właśnie. W maju 1997 roku do kiosków zawitał magazyn próbujący zawalczyć z wizerunkiem pisma dla nerdów. A może nie tyle zawalczyć, co zmienić nieco jego profil, rozszerzając o szeroko pojętą kulturę. W piśmie pojawiały się więc teksty nie tylko o grach czy książkach fantastycznych, ale także o muzyce, komiksach czy nauce. Jednym z jego ważnych punktów były także doskonałe komiksy, początkowo rysowane przez Łukasza Mieszkowskiego, a później przez duet Adler-Piątkowski, których serie Break-Off i 48 stron miały status kultowych. Zespół, złożony w większości z weteranów branży, miał lekkie pióro i tylko przyczyny ekonomiczne nie pozwoliły mu na kontynuowanie działalności. Od 2000 roku na rynku pojawiła się mocna konkurencja w postaci pism wydawnictwa Axel Springer i Bauer, która wyparła stare pisma z rynku. Reset był jednym z ostatnich, które odeszły. Mało kto wie, że założone przez Kamila Rosa Ruszkowskiego forum Resetu po pewnym czasie przemieniło się w polskie forum Quake. Ja nie ukrywam, że w momencie, kiedy Reset pojawił się na rynku, to wśród naszej grupy redaktorów znajomych gamingowych się pojawiło takie lekkie poruszenie, można powiedzieć, i nawet niepokój, bo Reset starał się zrobić to wszystko na nowo, tak bardziej dorośle i bardziej cool niż my. Tam byli naprawdę ludzie, których żeśmy znali z wszystkich możliwych pism, to jeszcze do tego piszą w zupełnie innym stylu, w zupełnie inny sposób, niż myśmy to dotąd robili. Dużo bardziej stawiają na taką właśnie publicystykę, żarciki, poszerzenie tematu, a te gry gdzieś są, ale nie są tym głównym jakby motywem przewodnim. I troszeczkę żeśmy się tym przestraszyli, muszę ci powiedzieć. To jest ten moment, że trochę takie odczarowanie nastąpiło pism dla graczy, żeby trochę bardziej wyjść jakby poza ten zamknięty krąg pisania tylko i wyłącznie o grach, bo ja pamiętam doskonale właśnie i różnego rodzaju dysputy o świecie na przykład filmu, albo też ciekawostki popularno-naukowe, które pojawiały się na tych łamach. I to było takie mądre pismo, którego, szczerze mówiąc, już trochę tak przyspieszając historię... Mądre, to tam nie rozpędzajmy się, Brakowało mi potem tego pisma, jak faktycznie skończyła się historia tego pisma i to chyba skończyło się na 51 numerze. Pamiętam, że tradycyjnie oczywiście poszedłem do swojego kiosku, miałem swoją teczkę i znowu pani nie miała dla mnie dobrych wiadomości. Historia twojego życia to jest historia rozczarowań w kiosku. No właśnie. Były jakieś inne historie, którymi chcesz się z nami podzielić, Radek? Wiesz co, te rozczarowania związane z moim oczekiwaniem na kolejne wydania poszczególnych magazynów chyba jakoś ugrzęzły. Żadnych inicjacji tam nie. Ale co, kioskowych inicjacji? Kioskowe inicjacje. Nie znam tej historii, nic tam nie drapałem, wiesz, na kioskach. Reset niestety miał ten pech, że trafił na moment, kiedy zaczęły robić się popularne tak zwane kółka, czyli krążki, czyli płyty CD przyczepiane do tychże pism na rynku. W tym momencie pojawiły się już, jesteśmy w roku 2003, pojawiły się duże wydawnictwa, które miały furmanki hajsu. Reset akurat tych kółek najlepszych nie miał, na tej płycie CD była na przykład elektroniczna wersja pisma, ale niekoniecznie znajdowały się tam pełne wersje gier. Ale wiesz, to jeszcze był ten moment, że to pismo faktycznie, jak nie było w żaden celofan zamknięte, można było je przejrzeć na przykład w saloniku prasowym. No ja znam ludzi, którzy generalnie prasę konsumują właśnie w ten sposób, że idą i oglądają w saloniku prasowym.
Dla mnie to jest troszeczkę jednak uwłaczające. Uważam, że jak się już inwestuje w swoją wiedzę, to się powinno zainwestować hajsy. Ale to też zdecydowanie jest czas takich suto zakrapianych imprez redakcyjnych. Z tego, co wiem, znając te różnego rodzaju historie, chyba jedna z redakcji, czy jedno z takich lokalizacji związanych właśnie z tym pismem, to była ulica Senatorska i tam było bardzo blisko, żeby wyskoczyć sobie do centrum. No, nie da się ukryć, że w ogóle historia pism growych z tamtych czasów to jest taka historia troszeczkę imprezowania wspólnego. Ta funkcja socjalizująca miała bardzo, bardzo, bardzo duże znaczenie. Zresztą z tego, co pamiętam, to Reset się później przeniósł na Chłodną i to tam też chłopaki mocno sobie baraszkowali. To faktycznie też było miejsce pielgrzymek, również z uwagi na zawartość. Przeglądając sobie jeszcze to wydanie akurat aktualne Resetu, to na pewno powrót do przyszłości, proszę bardzo, rok 1999, ale też jak rozmawialiśmy już o tych artykułach od czapy, to między innymi z doktorem nauk medycznych Mieczysławem Prosnakiem, specjalistą ortopedą, rozmawia Trycki. Czyli też między innymi artykuły o ortopedii w Resecie można było znaleźć. Pismo Reset to też całkiem spora społeczność fanów, również których można znaleźć wśród naszych widzów. I nawet jeżeli to pismo zostało zamknięte, wydawca zdecydował, że już mu się to nie opłaca, to potem utrzymywano coś, co nazywało się Reset Forever. I to chyba przez 2 albo 3 lata był taki zin, który był co prawda dostępny tylko i wyłącznie w internecie, ale to było takie przechowywanie pamięci właśnie o tym tytule, co też pokazuje, jak był ważny dla nas, czytelników. Reset miał jeszcze jeden skutek, można powiedzieć. Otóż przyczynił się, o czym mało kto wie, w dużej mierze do uformowania się i takiego osadzenia polskiej sceny Quake'a, wyobraźcie sobie, ponieważ wspominaliśmy już o Kamilu Rusie Ruszkowskim, który do Reseta pisał, był, zdaje się, że nawet w pewnym momencie chyba jego zastępcą redaktora naczelnego, albo sekretarzem redakcji, nie pamiętam dokładnie, ale Kamil był osobą, z którą zresztą ja miałem przyjemność jeszcze w Gamblerze organizować pierwsze turnieje w Quake'a w naszym kraju i Kamil swoją pasję Quake'ową absolutnie w tamtym czasie rozwijał, popychał do przodu i napędzał. Był na przykład jednym z autorów tak zwanego CPL-a, czyli takiego moda specjalnego dla profesjonalnych graczy. Najśmieszniejsze jest to, że to forum, które zostało zrobione przy Resecie, przeżyło. Ono istnieje po dziś dzień, już teraz jest zupełnie czym innym, ale przez długi czas było to główne miejsce, które skupiało fanów Quake'a z Polski całej i to takich najlepszych fanów rzeczywiście, w sensie najlepszych graczy w kraju. Takich, którzy później mieli regularne, bardzo znaczące osiągnięcia we sportach Quake'owych. Także to jest jeszcze taka ciekawostka związana z tym pismem. Pismo Reset jest już Rest in Peace, podobnie zresztą jak Neo, ale może zacznijmy od początku. W 1997 roku konsole zaczęły zyskiwać na popularności i powoli zaczynał tworzyć się rynek dla pisma konsolowego. Odpowiedzią stało się Neo, które po roku na skutek rozłamu w redakcji przerodziło się w Neo Plus. Redaktorem naczelnym od początku do końca był legendarny Marcin Gulasz-Górecki, znany z naszej historii o Secret Service. Gulek przez następnych 15 lat do spółki z oddanym zespołem redaktorów uczył Polaków grania na konsolach. Niestety Neo Plus zniknęło z rynku na skutek niespodziewanej choroby naczelnego. Obecnie Gulasz całkowicie wycofał się z gamingu i zajmuje się inną działalnością. Pozostali członkowie redakcji porozchodzili się po polskiej branży gier. Druga zwrotka, bo zawsze chciałem zacząć od środka, jak mówią słowa piosenki. Abradab. Tak jest. Jesteśmy w roku 97, łamanym przez 98. W kraju zaczyna powoli pojawiać się sprzęt w postaci konsol. Te konsole zaczęły się już pomiędzy ludźmi rozchodzić, w związku z czym stwierdzono, że jest już moment na to, żeby zacząć mówić o konsolach w polskich mediach. W przypadku pisma, w którym ja pracowałem, czyli Gamblera, ograniczyło się to tylko do jednej kolumny, czyli tak zwanego klubu konsolowego, gdzie ja do spółki z moim kolegą Jujem opisywaliśmy te marne dwie gry na numer. A Secret Service, jak to Secret Service, na bogato w ogóle... Cali na czerwono. Cali na czerwono, biało, tak. Ale na czerwono, tak. Wbili z pismem Neo. Pismo Neo było pismem poświęconym całkowicie grom konsolowym, co było absolutnym ewenementem w tamtych czasach, bo jak mówię, nie było wtedy jeszcze takiego rynku, żeby tak się rzucać na to ten. I to było hasło otworzyć. Gry wideo i konsole i tutaj nie było żadnej ściemy. Nie? Gry wideo, jak wideo, ja... Przez V. Za to strasznie bardzo. Właśnie jest
zawsze taka dyskusja, czy przez W, czy przez V, ale oni wybrali... Dyskusja jest, czy gry komputerowe, czy gry wideo. Amerykańską, ale... angielską wersję i w ogóle. No, jak zwał, tak zwał. W każdym razie pismo Neo pojawiło się na rynku, wyglądając prześlicznie, jak to w ogóle wszystko z tego konkretnego wydawnictwa. Inspirowane krajem kwitnącej wiśni, bo tam zawsze jest estetyka na wyższym poziomie, wiadomo. Wystarczył rok i okazało się, że jednak tam się coś popsuło. A ponieważ wtedy się generalnie zaczęło mocno już tam mieszać w redakcji Secret Service'u i Neo nie było jedyną ofiarą tej wewnętrznej wojny, no bo jakby nie było, w niedługim czasie później pismo właściwie się zakończyło, tak? Praktycznie można powiedzieć, że tak... No to były 3 lata tego. Ono jeszcze istniało, Neo, ale... Potem ale, na zakładkę ale momentu, wchodziło Neo Plus, prawda? Od momentu, kiedy odszedł Martinez, który odszedł chyba w 99, czyli rok po powstaniu Neo Plusa, no to już to nie było tak naprawdę to samo, to już to tak zwane spirala w dół, tak? Martwy ciąg, tak bym to nazwał. Martwy korkociąg. Martwy korkociąg. Okay. W każdym razie Neo pojawiło się na rynku w 98 jako Neo Plus, już w tym momencie pod nową nazwą, ponieważ nie dogadano się co do praw do tytułu, co też pokazuje, jakie tam musiały być stosunki pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi. Jest stare pożykadło, jeśli nie wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, no. I Gulasz Gulek do spółki ze swoimi kolegami, przede wszystkim do spółki z Marcelusem i do spółki z Mielem, opuścili redakcję Neo i stworzyli pismo Neo Plus. I od tego tak naprawdę momentu można powiedzieć, że konsole w Polsce zaczęły się rozwijać. Ale faktycznie z Neo... Od tego jest... i zaraz tego następnego. Ale właśnie z Neo i z PSX Extreme to była taka historia, że te redakcje jakoś mocno ze sobą konkurowały i to były takie bardzo silne obozy i jeszcze te animozje, chociaż może to już jest trochę tak z przymrużeniem oka do dzisiaj, na przykład w niektórych dyskusjach śledząc portale społecznościowe, potrafią jeszcze wybrzmieć. No. Jeszcze tam ci animozje. Redaktorzy się gdzieś tam między sobą okładają, wspominając stare czasy. Odkładają to raczej chyba tak z sympatii. Chociaż ci, którzy pisali dla Neo, teraz bardzo często to występują na łamach PSX. No więc właśnie chciałem dokładnie o tym powiedzieć, że przecież sekretarz redakcji Neo Plusa, czyli Marcelus, do spółki ze mną zresztą tworzy kolumny w PSX-ie, które się nazywa Dwóch Zgryźliwych Tetryków i tam narzekamy na świat i na wszystko. To się będzie łączyło w ogóle. Te dwie historie zupełnie się będą... nie pasuje do ciebie ta one się nazwa. Będą... Zgryźliwy Tetryk. Nie, absolutnie. W ogóle, nie? Znaczy, sympatycznym, może... otwartym człowiekiem, który nigdy na nic nie narzeka. Tak cię widzę. Kurde. Radek. Udało się, jest. Boże. Udało się rozkleić Tadzia. Pierwszy raz. Neo Plus w tamtych czasach wyróżniało się także szatą graficzną, podobnie jak i Secret Service, który znany był z tego, że był ładny. Taki Neo miało taką nowoczesną, fajną szatę, w której były duże screenshoty, było takie bardzo schludnie wszystko poukładane. Ona się w sumie niewiele zmieniła na przestrzeni tych lat, moim zdaniem. Takie mam nieodparte wrażenie, że ona bardzo w niewielkim stopniu ewoluowała, ale była też bardzo taka dopięta i, mówię, zwarta jakby. Ja jeszcze chciałem dodać, że to pismo też pokazało, że konsole czy różni producenci mogą się mimo wszystko kochać. W sensie gracze wieloplatformowi mogą znaleźć coś dla siebie. Chyba, że są PC. Bo to pismo nie skupiało się tylko i wyłącznie na PlayStation czy na Xboxie, tylko pokazywało również sprzęty Nintendo czy jakieś inne produkcje, tak, ale również istnieje. Była jedna gazeta, która pokazywała, że świat gier to jest jeden wielki świat, chyba że byłeś PC-towcem. Ale wiesz, PC-towcy zawsze kontestują wszystko i nie ma na to siły. Zawsze będzie ten PC Master Race i nikt z tym nie wygra. PSX Extreme powstało w Katowicach i podobnie jak CD Action, szybko zdobyło sobie grupę oddanych fanów. Ze Śląskiem PSX związany był do 2011 roku, kiedy przeniósł się w końcu do Warszawy i zmienił wydawcę. Nazwa sugeruje, że pismo zajmuje się tylko konsolą Sony, ale tak działo się tylko przez pierwsze 2 lata. Od 1999 dołączyły także konsole Sega, Nintendo, a później Microsoftu. Z CDA PSX Extreme łączą nie tylko 2 dekady na rynku, ale także fakt, że w obu pismach widzimy od początku te same nazwiska. Oczywiście pojawiają się nowi autorzy, ale rdzeniem są ludzie siedzący w branży od lat i znający się doskonale na grach. Unikalny, bardzo luźny styl PSX Extreme sprawia, że pismo nadal istnieje i co miesiąc przynosi polskim graczom informacje o grach konsolowych. Nie jest łatwo prowadzić pismo o grach wideo, to naprawdę bardzo trudny rynek, ale teraz powiemy o magazynie, który przetrwał już 20 lat na rynku, więc zarówno my, jak i młodsi widzowie tego programu kojarzą tę nazwę. PSX Extreme to jest właśnie ten tytuł, o którym wam opowiemy. Nie gnieć tego, to pożyczone. Nie gniotę z czułością. Z biblioteki wzięli.
Przecież. Przewijam z czułością. Zobacz, czy tam nie ma jakiejś pieczątki. Czekaj, poczekaj, znajdę siebie. Tak czy inaczej, PSX Extreme to jest właśnie ten tytuł, o którym nieco więcej teraz. Pismo, którego naczelnym jest Roger Żochowski, bardzo sympatyczny człowiek, taki wieloletni, długoletni już naczelny tak, tego jeden magazynu. Jeden z nielicznych członków ekipy, który jest z Warszawy. Ja nic nie mówię, tak? Ja nic nie mówię. Boże, autopromocja. Co to jest jakiś chamski... Chamy piszą tam jakieś przepotworne, ale jakiś to jest śmieszne. Nie, dobrze, to jest jakby pokazuje w tym momencie, czym jest PSX Extreme we współczesnych czasach. Zobaczcie. Już tam pomijając tego nerda tutaj z prawej, ale tak. Drugi nerd, były sekretarz redakcji Neo Plus. Trzeci nerd, były redaktor naczelny Reseta i sekretarz redakcji w Resecie albo coś takiego. I dalej człowiek, który siedzi w branży. I tak jak będziemy przewracali strona po stronie, to się okaże, że właśnie teraz w PSX Extreme jesteśmy wszyscy. I ty, Tadziu, mi próbujesz cały czas mówić, że odwykłeś od pisania, a co miesiąc twoje teksty pojawiają się naprawdę w poczytnym magazynie. No właśnie, bo nie wiesz, ile mnie kosztuje napisanie tych kilku słów. Miesiąc? Ile to jest... Max? Nie, no krócej, ale to jest dużo potu i łez wylanych z siebie i krwi takiej, tak trochę jak z oczu, tak... I tak ciechną tutaj krwawe łzy, jak to piszę. PSX Extreme jest pismem, które od samego początku było takim najbardziej hardkorowym pismem o konsolach, jakie sobie można wyobrazić. Ale właśnie, ale o czym piszecie? Czy to są... O wszystkim. Właśnie to są rozmowy o grach? To nie są rozmowy o grach. Znaczy to jest o rynku zawsze, ale staramy się mówić o tym, co nas drażni. Tak? Był taki przecudowny odcinek Family Guy'a, w którym Peter miał swój program, który się nazywał What Grinds My Gears, czyli co... mnie wkurza, krótko mówiąc. I to jest takie troszeczkę, co mnie wkurza. I nie wiem, no na przykład mi się dostało, ta łatka mi się przykleiła od czasu, kiedy napisałem o scenie lesbijskiej w The Last of Us i napisałem, żeby przestać robić dramę i że trzeba być tulejką, żeby czuć, że twoja męskość jest zagrożona. Tak jak uwielbiałem ludzi pracujących w PSX Extreme, to są moi kumple po dziś dzień, dalej z nimi mam do czynienia. Ba, piszę do tego pisma. Tak nie znosiłem go czytać w tamtych czasach. Nie znosiłem, bo ponieważ było ono zupełnie nie w moich rejestrach jakby humoru. Ono było takie dużo bardziej swojskie zawsze. Takie bardziej przy ziemi, że tak powiem, przy ludziach. Myśmy się starali robić jakieś takie Monty Pythona, a chłopaki się tam nie chrzanili po prostu od razu tam flup po twarzy. Wspólny wyjazd to musi być, nie wiem, 15 chłopa w jednym samochodzie, tak? Tak, o tym mówili, jedyny że... niepijący to był kierowca. A oni zresztą jakby podkreślają to na każdym kroku, redakcja, że to jest takie pismo, gdzie są bardziej kumple niż redaktorzy i oni zawsze... traktowali też te relacje z czytelnikami. Nie, że przemawia pan dziennikarz wielki do plebsu, tylko raczej koledze poleca różne rzeczy. Bo podobnie tak jak i CD Action, o którym zresztą będziemy za chwileczkę mówić, tak PSX Extreme jest przede wszystkim, co jest najważniejsze, unikalnym zinem, czyli pismem fanzinem, fanowskim zinem, fanowskim magazynem, który jest przeznaczony przede wszystkim dla tej bardzo małej, zwartej grupy odbiorców, którzy się z nim zaprzyjaźnili i zżyli w te 20 lat temu i oni go nie zostawią. Oni, to, tak jak z Francem Maurerem, do końca. Mojego albo jej, tak? Polski tam było, polski. No i myślę, że tutaj wypada postawić kropkę, ewentualnie jeszcze odnieść, że nie tylko wersja drukowana, ale również przy okazji tej redakcji działa portal ppe.pl. Tam też możecie znaleźć treści o grach. CD Action to jedno z dwóch pism o grach w Polsce nieprzerwanie wydawane od lat 90. Pierwszy numer znalazł się w kioskach 1 kwietnia 1996 roku i był zaskoczeniem dla pozostałych graczy na rynku. Powstawał we Wrocławiu, tworzony, podobnie jak wcześniej świat gier komputerowych, przez ludzi nieco oderwanych od reszty branżuni. To pozwoliło mu na wyrobienie unikalnego charakteru, a także zdobycie wiernej po dziś dzień grupy czytelników. CD Action, jak sama nazwa wskazuje, wiązało się z tak zwanymi kółkami, czyli płytami CD, na których początkowo znajdowały się wersje demonstracyjne, z rzadka doprawiane pełnymi wersjami. Z czasem dema zniknęły, a CD Action stało się znane z publikowania najgorętszych gamingowych kąsków. Fakt, że CDA wychodzi po dzień dzisiejszy, jest ewenementem nie tylko na skalę krajową, ale także światową. Niestety nie można tego powiedzieć o Kliku, czyli piśmie mającym konkurować na rynku odbiorcy casualowego. CDA przeznaczone było dla hardkorowców, a lżejszy w formie i treści Klik, pisany prostym, przystępnym językiem, miał być dla ludzi, którzy dopiero poznają świat gier. Pismo przeżyło do 2009 roku.
Redakcja z Wrocławia, czy redakcja spoza układu? Teraz w tych obecnych czasach słowo układ jest niezwykle takim popularnym słowem. Natomiast sam jesteś układ. Faktycznie to jest to, o czym już rozmawialiśmy przy okazji omawiania prasy, czyli jeżeli coś powstawało poza Warszawą, na przykład na Śląsku albo w Bydgoszczy, no to od razu się to wiązało z tym, że się społeczność tutaj lokalna zastanawiała, kto i dlaczego. Widzisz, i być może obrazę? Też, że się tak wyrażę, niekoniecznie wszyscy dobrze mówią o CD Action i tak przylgnęło do niego określenie casualowy, który wiadomo wśród hardkorowych graczy jest raczej jako obraza to odbierany. Casualowe? No, że casualowe, że dla casualowego gracza i właściwie to jest nie, dla dzieciaków. Nie spotkałeś się z czymś takim? Nie, w życiu Klik był casualowy. CD Action był od samego początku hardkorowym pisem zrobionym przez hardkorowców. Do hardkorowców płacili grami za recenzje. Ale wiesz. Żartuję, ale to jest taki obiegowy żarcik w branży. Jak się chciało poniżyć jakąś konkurencję, to się mówiło, że ona 16-latkom płaci grami za recenzje. Ja się z kolei, muszę powiedzieć, doprecyzować, spotkałem z czymś takim. Ja ci tego układu nie daruję. Pamiętaj, że ja będę... CD Action, to wiesz, poczekaj, to jest od razu pismo dla gimnazjalistów. I z tym się spotkałem i spotykam raz to na prawda. Jakiś czas. Bo to prawda, ale poczekaj, bo my jeszcze żeśmy nie rozliczyli kwestii układu. No to rozliczmy. Ja wiem, że w ogóle cały kraj próbuje rozliczyć kwestię układu, ale rozliczmy je. Nie było żadnego układu, po prostu to pismo nie było z Warszawy, a w Warszawie były wszystkie inne pisma. No to od razu jest inne... odbierane jako spoza tego no dobra, zamkniętego kręgu, nie? Niech tak będzie. Trochę. Niech ci będzie. No dobrze. Tak czy inaczej, no, nie da się ukryć, jest to lider, jeżeli chodzi o ten segment, czyli pism piszących o grach, magazynów zajmujących się tym światem. Liczby nie kłamią, to jest cały czas kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych egzemplarzy. CD Action od praktycznie samego początku było liderem na rynku. Były bardzo niewiele było momentów, w których udawało nam się, w sensie nam, czyli pismo, w którym ja akurat pracowałem, wyskoczyć przed CD Action. Był taki moment, kiedy komputer Świat Gry się świetnie sprzedawał i miał chyba z 200 tysięcy nakładu. To był jedyny moment, kiedy żeśmy kasowali CD Action. W najlepszych czasach Secret Service miał, podejrzewam, podobne wolumeny. Powyżej 100 na pewno. Powyżej 100. Myśmy mieli z Gamblerem, chyba dobijaliśmy do stówki, to były nasze najlepsze momenty. Top Secret tak samo oscylował w granicach 50-70 tysięcy egzemplarzy i to nawet nie tyle sprzedanych, co wydrukowanych. Czyli tak naprawdę sprzedawało się z tego jakieś 40-50%, bo takie są zwykle poziomy zwrotów. CD Action twardziusieńko od samego początku istnieje, jedzie. Oni mieli po prostu zawsze genialne, pełne wersje i na tym budowali sobie bazę użytkowników. Mieli i oczywiście ona by się nie utrzymała, gdyby nie dobre teksty i publicystyka. No i teraz właśnie jak raz pokaż, trzymamy w rękach historyczny numer. To jest pierwszy numer CD Action, zobaczcie, w którym zamiast płyt dołączono kod, taką zdrabkę z... Dobrze mówię? To jest ten numer? Czyli wiesz, kod to action, jest ten numer, kod action zamiast CD Action. To jest, no to jest 11/2018, tak. Ale nie, przepraszam, był inny numer, gdzie nie było płyty. To trzeba zaznaczyć, tam była, wiesz, ta kawaleria, tam były czołgi. Pierwszy CD Action bez płyty to właśnie był ten z czołgami. Przy czym ja bym powiedział, że to jest bardzo specyficzna sytuacja, bo jednak kod do darmowej gry czołgi, League of Legends i tak dalej, to jest troszeczkę co innego niż zrezygnowanie ze sprzedawania gry z pełnymi wersjami, które dotąd były w formie płytowej i teraz ta pełna wersja zamienia się na kod steamowy. 2005 rok, redakcja próbowała wejść na rynek czeski i wyszedł jeden numer CD Action po czesku, także ahoj. I było takie ahoj. Jeżeli jak już spojrzeli na wyniki, to powiedzieli ahoj. No i zrezygnowali z tego pomysłu, natomiast takiej finezji i takiej kreatywności redaktorom nie można odmówić. Ja tutaj chciałem tylko powiedzieć o jednym pracującym. Jest to Papkin, jest to człowiek, który przeżył wrzucenie przez dresiarzy do Odry. Jeden, jedyny chyba człowiek. Tak się akurat zdarzyło, że spacerował sobie po zazwyczaj gościnnym Wrocławiu i chyba z racji tego, że trochę wygląda jak elf, mam nadzieję, że się nie obrazi, to komuś się tam nie spodobało, wiesz, jakaś grupa krasnoludów w dresach przyszła i postanowiła... Orków. Albo orków i postanowiła zakończyć tę sprawę definitywnie. Na szczęście nie osiągnęli swojego celu i nie utopili Papkina. Papkin wyszedł z tego cało. No oczywiście CD Action to także jeszcze dwie inne postacie, o których warto wspomnieć. Pierwsza to Tymek Smektała, czyli po pierwsze znany raper, pracujący obecnie w Techlandzie przy Dying Light'cie i jest to też jeden z twórców Dying Light'a. A drugą postacią, o której nie wolno nie wspomnieć, jest oczywiście słynny Smugler, czyli
Teoretycznie nie wiadomo kto, praktycznie są mocne podejrzenia wskazujące na przynajmniej jedną z postaci z redakcji, ale ja się zastanawiałem, czy to nie jest ta historia, tak jak ostatnio było przy Trumpie i przy tym co tam napisał wstępniaczek. Jest taka sugestia, że to nie był jeden człowiek z ekipy Trumpa, tylko że to była cała masa osób z ekipy Trumpa. Ja się zastanawiam, czy Smugler właśnie nie był takim tworem całej redakcji CD Action po prostu. Wiem, że jest teoria jedna bardzo określona co do tego, kim był, ale tak jak mówię, ja się zastanawiam, czy to po prostu nie był taki zbiorczy twór. Tak czy inaczej, Smugler był postacią, która w bardzo złośliwy i zabawny sposób komentowała listy fanów i to była taki anonimowy człowiek, który służył do zbierania właśnie troszeczkę hejtów, a troszeczkę miłości czytelników i jednocześnie do wchodzenia z nimi w takie bardzo, bardzo ostre dyskusje. Jeszcze jest Maciej Kuc, były już naczelny CD Action, niezwykle sympatyczny człowiek, który przeszedł według niektórych na ciemną stronę. No tak, zdecydowanie przeszedł i zupełnie w odmęty. To jest w ogóle cała masa osób, które tam pracowały i też się porozchodziły po naszej branżuni. W ogóle nie ukrywam, że branża gier wideo została zinfiltrowana przez byłych pismaków. To powiem z własnego i nie tylko z własnego doświadczenia, jesteśmy wszędzie. Udało nam się w dużej mierze osiągnąć to, o czym żeśmy zawsze marzyli, czyli pracujemy przy produkcji gier, przy ich dystrybucji i cały czas, mimo tych 20 ładnych lat, przy nich siedzimy. I w tym momencie doskonała będzie anegdota, którą przesłał mi specjalnie Jurek Poprawa, czyli drugi po Bogu, a swojego czasu pierwszy przed Bogiem w CD Action. I przepraszam, aż wyjmę tutaj telefon i przeczytam wam, bo on bardzo dobrze nawiązuje do tego. Jest to ulubiony tekst szefa, niejakiego Freda, ówczesnego wydawcy, do jednego z redaktorów, tak w okolicach roku 1997. Ty się w końcu przestań op***ć i zacznij grać w te gry. I tym miłym akcentem zakończmy. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach programu Deja Vu. Tadziu Zieliński. Radosław Nałęcz. Do zobaczenia niedługo.